Szczęść Boże, coś wam powiem w 26. niedzielę zwykłą ciągu roku. Jako chrześcijanin należę do kościoła. Jako syn należę do rodziny. Jako ksiądz do diecezji. Jako nauczyciel do grona pedagogicznego. A jako motocyklista do klubu. Wiele mamy tych przynależności i w każdej są wynikające z nich obowiązki. I wiadomym jest, że czasem jedne muszą ustąpić miejsca drugim, bo są ważniejsze. Ale w każdej dziedzinie, niezależnie od wszystkiego, jest coś wspólnego. Nie być powodem do grzechu i zgorszenia kogokolwiek. Nie zawsze nam się to udaje, bowiem jako wierzący nie jesteśmy wolni od słabości. Każdemu z nas noga może się powinąć i wtedy zaczynają się schody. Najpierw we własnym sumieniu, później wobec tych, którzy nam zaufali, a na końcu wobec tych, którzy na bazie naszego upadku mogą sobie wyrobić zdanie o całej grupie społecznej. Niby nam się wydaje, że każdy z nas żyje własnym życiem, a okazuje się, że jesteśmy jakby w systemie naczyń połączonych. Czyn jednego wpływa na działanie innych. Czyli sukces podnosi morale, ale upadek pociąga za sobą większe konsekwencje. Dziś Jezus mówi, żeby pozbywać się tego, co jest powodem grzechu. Nie mamy się okaleczać, bo kto by się nami wtedy zajął? Tu chodzi o odcinanie się od źródła grzechu, bo mówiąc obrazowo, to jest jak pływanie w miejscu, gdzie pojawia się wir. Niby jest spokojnie, ale jeden nieopatrzny ruch i wir nas wciąga. Kiedy wyznajemy swoje grzechy w konfesjonale, mówimy już o tym, co zrobiliśmy. I mało kiedy zastanawiamy się, dlaczego tak postąpiliśmy. Mówimy o tym, co już się stało i nic z tego nie zmieni. Kiedy jednak przygotowujemy się do spowiedzi, bo powinniśmy zrobić rachunek sumienia, to warto oprócz efektów znaleźć przyczynę naszego upadku. Nic w naszym życiu nie dzieje się samo z siebie. Nasze życie nie jest pasmem przypadków. Przypadkowo jechałem pod wpływem. Przypadkowo sprowokowałem małżonka do kłótni. Przypadkowo uderzyłem dziecko. Przypadkowo oglądałem pornografię. Wszystkie te czyny mają swoje podłoże, może nieraz bardzo złożone. Dlaczego wszcząłem awanturę z żoną, mężem bez przyczyny? Bo miałem ciężki dzień w pracy. Dlaczego miałem ciężki dzień w pracy? Bo dostałem burę, że coś zaniedbałem. Dlaczego zaniedbałem? Bo byłem zmęczony. Dlaczego byłem zmęczony? Bo do późna siedziałem przed telewizorem. Dlaczego marnowałem czas? Bo mi się nie chciało nic zrobić. Można iść dalej w tym wyliczaniu, a nawet trzeba szukać tego, co zaburza porządek w naszym życiu. Trzeba kopać, by cały korzeń zła odkryć i z nim walczyć, a nie tylko z nieustannie pojawiającymi się skutkami. Bo grzech jest jak zielsko, które rośnie w ogródku. Ścięcie tego, co na powierzchni, nie sprawi, że przestanie rosnąć. Wręcz przeciwnie, wyrośnie jeszcze mocniejsze. Więc sami widzimy, że wszędzie grzech jest obecny. Ale jeśli wokół nas żyją ludzie, może zupełnie inni niż my, wyznający inne zasady, ale dążące do tych samych celów, do których i my chcemy zmierzać, nie ma co ich negować. Może właśnie dzięki nim inaczej spojrzymy na własne życie. Zobaczymy, że nie zawsze musimy mieć rację, bo nasza droga nie musi być jedyną właściwą. Mamy możliwość wprowadzać zmiany. Jan apostoł oburzył się słusznie i niesłusznie. Słusznie, bo ktoś mógł podszywać się pod apostołów. Ale niesłusznie, bo uważał się, że tylko oni mają wyłączność na czynienie dobra. I to jest właśnie bardzo słabe, że my chcemy mieć słuszność we wszystkim, a przez to nie dopuszczamy do głosu innych. Nie chcemy słuchać przeciwnych opinii, bo nie chcemy wypuścić z rąk palmy pierwszeństwa. Pamiętajmy jednak, że dobro, nieważne kto je uczynił, zawsze się obroni. A grzech zawsze będzie napiętnowany, bez względu, kto się do niego przyłożył. Żyjmy więc tak, by doceniać dobro, a z grzechem walczyć, zaczynając przede wszystkim od własnego życia. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.